pana Alika, jesteśmy na kolejnym placu. 15 rok 1.6 benzyna, 221 przebiegu. Paris Initiale? Nie, wersja uboższa, ale facet tu ma dobre ceny, bo wiem, bo znam faceta. 2007 rok, 2.0 benzyna, 208 przebiegu. 7 rok, 2.0 benzyna, 260 przebiegu. 13 rok, 1.4 benzyna, 215 przebiegu. Monda z Ulemana, Xenonie, Paltronik przód tył. 2.0 benzyna, 217 przebiegu. Takie benzynki są do handlu fajne, czy Mondas dwulitrowy, czy tamten stary S-Max. Ciekawe, co kosztują dwulitrowe benzyny. Bo to sporo ludzi pyta, bo benzyna zawsze będzie klasyczna, kultowa. I tu jest konwers, nawigacja i manualna. Siedzenie grzane, kurde, fajna wersja. Parkowanie przód, tył. Za wiele nie może kosztować, nie mogę kupić. Dziesiąty? Zero, dziesiąty, no. Lampa jeszcze stara? Stara, tak. Ten też stary, ale... Ale jary! Szyba syknięta tradycyjnie, bo tam wszystko sypią tymi kamykami. O ty cholera! Chromosław jakiś. Nie no, nie gadaj. No, zbajeżona historia. Szóstka! CSI. Za dwójkę nie odda, co? A skubany. Co tam w środku, bo widzę, że... Że jest dobrze. Doposażył fajnie, bo było puste ostatnio. Dojechało towarów. Tak zwany klasyczny waginale. Waginale, jak mawiał widzu jeden. Państwo pamiętają znakomity film z waginale. Widział. Co pan powiesz? Się troszkę towaru pana szefa stąd brało, ale znowu się doposażył szefo w towary niezłe, niezbędne i takie nawet można powiedzieć przyjemne. Kurde, można żyć? No można, można. Można żyć, ustawić się i handlować kukurydzą na plaży w Chorwacji, albo też można handlować pojazdami znanych marek. Jedna marka znana, druga marka znana, trzecia marka znana, stary, to jest X-Trail. Szukamy Kaszkaja starszego dla widza. Widzę, mówi, że żona się uparła właśnie na... O, na tylko Kaszkaja się uparła, ona, ta żona właśnie. Cóż panu poradzę, drogi widzu. Teraz mniej tych Kaszkajów starych. 13, 14, 15, teraz więcej 18 roczników, 19, a i 20. Dobrze, grube sztuczki, mijamy sobie spokojnie łagodnym łukiem. Jest Maksik, już nie szukam nikomu, a szukałem. Nie ten, ten. Panoramka oczywiście, ereczka w środku kompletna. Stary, który rok? 17? To połowy roku 17. Stary Zygor. Zadychę nie oddająco. No właśnie. Co oni są? Tacy jacyś niekoleżeńscy. Zadychę nic nie odda.
nabył na tym placu. To Insignia 20 rok. Pan Paweł ci ją zabiera. Pan Paweł ci zabiera. Skody ładne. 20 rok Insignia, nie pamiętam, coś koło 15 koła. Widzę, zapłacił bezwypadkowa, pierwszy właściciel. Bardzo przyjemny zakup był. Tu pan Alik ma chyba urlop. A to są samochody, które są kupione. I tu za płotek chłopaki odstawiają wszystkie sprzedane z tego placu. Tutaj bezpiecznie sobie one czekają na odbiór, na transport. A tu pan Alik ma nieczynny, bo dopiero 10 z haczykiem. Może jeszcze się dzisiaj zwlecze z łóżka i przyjdzie. Poglądowo. Ten taki malutki, lecimy dalej. 2 minuty. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.